Rozwiąż nierówność. Zaczniemy od założeń. Pamiętamy, że w mianownikach nie możemy mieć zer, dlatego że nie wolno nam dzielić przez zero. Czyli nasze założenia będą wyglądały następująco. Ten mianownik nie może być zerem. Oraz ten mianownik również nie może być zerem. Rozwiązujemy to równanie tak, jakby to był zwykły znak równa się. Czyli mamy x różny od 2, przerzuciliśmy minus 2 na prawą stronę, a tutaj dostaniemy 5x różne, 1 przerzucamy na prawo, czyli znajdzie się ze znakiem przeciwnym. Następnie obustronnie będziemy dzielić przez 5, aby dostać x-a, czyli mamy x różny od minus 1/5. Ponieważ jest tutaj nierówność, nie wolno nam już mnożyć, nie można tego traktować tak jak zwykłą proporcję, czyli mnożyć na krzyż, dlatego że nie wiemy, czy wyrażenia w mianownikach są dodatnie czy ujemne. Pamiętamy, że jeżeli mnożymy nierówność przez liczbę dodatnią, to znak nierówności pozostaje bez zmian. Natomiast mnożąc przez liczbę ujemną, znak nierówności odwraca się. Ponieważ my nie mamy pewności, czy nasze mianowniki są dodatnie czy ujemne, nie możemy mnożyć na krzyż. W takim wypadku wszystko przerzucamy na jedną stronę. Dostaniemy 3x przez x minus 2. Ten ułamek w całości przeniesiemy na lewą stronę, czyli znajdzie się ze znakiem przeciwnym. I całość ma być mniejsza bądź równa 0. Przy odejmowaniu ułamków musimy sprowadzić je do wspólnego mianownika. Będziemy mieli tutaj dwa ułamki o wspólnym mianowniku. Przypominam, pierwszy mianownik po prostu przepisujemy w całości, a z drugiego wybieramy tylko to, co się nie powtarzało. Oczywiście 5x plus 1 to nie jest to samo co x minus 2, więc również w całości go tutaj dopisujemy. Czyli wspólny mianownik mamy już ustalony. I teraz co się dzieje z licznikami? W pierwszym liczniku było wyrażenie 3x. I teraz widzimy, że w mianowniku mieliśmy wyrażenie x minus 2. Czyli wyrażenie 5x plus 1 zostało sztucznie wprowadzone. Czyli w licznik również musimy pomnożyć przez takie wyrażenie. W drugim liczniku było wyrażenie 2x minus 3. I teraz patrzymy, co się zmieniło w mianowniku. Było już wcześniej wyrażenie 5x plus 1, nie było wyrażenia x minus 2. Więc skoro mianownik został pomnożony przez takie wyrażenie, to licznik również trzeba przez takie wyrażenie pomnożyć. I całość jest mniejsza bądź równa 0. Mamy już wspólny mianownik, więc możemy dać wszystko na wspólną kreskę ułamkową. Liczniki będziemy odejmować tym razem. Na razie przepiszę te wyrażenia. I uwaga, ponieważ przed drugim ułamkiem stoi minus, bardzo polecam, żeby przepisać ten minus i te wyrażenia na początek będziemy wymnażać w nawiasach. Bardzo często uczniowie mylą się i mnożą przez ten minus tylko pierwszą liczbę, zapominając o wszystkich pozostałych. Więc lepiej jest zostawić minus, otworzyć nawias i najpierw wydziałać działania w nawiasie, a dopiero potem wszystko przemnożyć jeszcze przez minus. No to w liczniku możemy opuszczać nawiasy. Mamy 3x razy 5x, to jest 15x kwadrat. 3x razy 1, to jest 3x. Nasz minus przepiszemy, otworzymy nawias i działamy. 2x razy x, 2x kwadrat. 2x razy minus 2, minus 4x. Minus 3 razy x, minus 3x. Minus 3 razy minus 2 plus 6. A wspólny mianownik przepisujemy.
i całość jest mniejsza bądź równa 0. Teraz możemy już opuścić nawias, mnożąc wszystko, co jest w nawiasie, przez minus. Więc 15x kwadrat na razie przepiszemy, plus 3x przepiszemy i mnożymy. Minus razy 2x kwadrat to jest minus 2x kwadrat, minus razy minus 4x to jest plus 4x, minus razy minus 3 to jest plus 3x i minus razy 6 to jest minus 6. Wspólny mianownik przepiszemy. Całość ma być mniejsza bądź równa 0. Jeszcze wyredukujmy w liczniku wyrazy podobne. Mamy 15x kwadrat minus 2x kwadrat to jest 13x kwadrat. 3x plus 4x plus 3x to jest razem 10x. I jeszcze minus 6 nam zostało. W mianowniku zostało wyrażenie x minus 2 i 5x plus 1. Zbiór rozwiązań takiej nierówności jest taki sam, jak zbiór rozwiązań nierówności, w której iloraz zamienimy na iloczyn pod warunkiem, że uwzględnimy nasze założenia. Czyli możemy nasz iloraz zamienić na iloczyn, ale przy rozwiązaniu wykluczymy z rozwiązania dwójkę i minus 1/5. Na tym etapie będziemy szukać miejsc zerowych. Czyli każde z wyrażeń w nawiasie przyrównujemy do zera. Pierwsze równanie to będzie 13x kwadrat plus 10x minus 6 ma się równać 0. Z drugiego równania dostaniemy, że x minus 2 ma być równe 0, a z trzeciego 5x plus 1 ma być równe 0. Zwróćmy uwagę, że to są tak naprawdę nasze założenia. Czyli tu x będzie równe 2, a tu x będzie równe minus 1/5. My oczywiście na koniec będziemy wyrzucać z rozwiązań dwójkę i minus 1/5, natomiast będą one nam potrzebne do narysowania wykresu funkcji wielomianowej. Natomiast pierwsze równanie jest to równanie kwadratowe, czyli obliczamy deltę. Wzór b kwadrat minus 4ac. Pozwolę sobie go pominąć już w zapisie, mamy mało miejsca, więc b to jest u nas 10, czyli mamy b kwadrat, czyli 10 do kwadratu, minus 4 razy a, nasze a wynosi tu 13, i razy c, nasze c wynosi tu minus 6. Dostajemy 100. Minus razy minus daje plus. To nam daje 312. Czyli delta to jest 412. Policzmy od razu pierwiastek z delty. W tym wypadku to będzie pierwiastek z 412. Możemy jeszcze ewentualnie rozbić to jako 4 razy 103. I teraz pierwiastek z 4 to jest 2, pierwiastek ze 113 zostaje, 103 zostaje. Czyli możemy jeszcze policzyć, ponieważ delta wyszła nam dodatnia, mamy dwa rozwiązania, czyli liczymy x1 i x2. x1 to jest minus b, czyli w naszym wypadku minus 10, minus pierwiastek z delty, czyli minus 2 pierwiastki ze 103. Przez 2a, nasze a to było 13, czyli przez 26. Możemy ewentualnie dwójkę w liczniku wyciągnąć jako wspólny czynnik przed nawias, czyli mamy 2, tu mamy minus 5, minus pierwiastek ze 103, przez 26.
co nam daje. Dwójeczki skracamy, w liczniku zostaje 5. A w mianowniku zostaje 13. Więc nasze x2 analogicznie będzie wynosiło minus 5 plus pierwiastek ze 103 przez 13. Ponieważ rozwiązujemy nierówność wielomianową, musimy zaznaczyć na osi wszystkie nasze miejsca zerowe. Mamy dwójkę minus 1/5 i teraz musimy oszacować, ile to jest nasze x1, nasze x2, żeby wiedzieć, gdzie to umieścić na osi. Pierwiastek ze 103 to jest około 10, więc nasz x1 wynosi około 1,16. Możemy go umieścić tu. Ja może zamiast wpisywać taką dużą liczbę, wpiszę tu po prostu nasz x1. Tutaj wkradnął się błąd, bo oczywiście x1 jest na minusie, czyli tutaj mamy x1. Natomiast x2 wynosi około 0,4, czyli go umieścimy w tym miejscu. I teraz będziemy rysować wykres naszej funkcji wielomianowej. W tym celu sprawdzimy, jakie są znaki przy najwyższych potęgach. Czyli tutaj w tym pierwszym nawiasie, w najwyższej potędze jest x do kwadratu, tu jest znak dodatni. Liczba znajdująca się przy x w drugim nawiasie też jest liczba dodatnia, to jest 1. I w trzecim nawiasie też mam liczbę dodatnią, czyli też jest plusik. I teraz mnożymy plus razy plus razy plus daje plus. W związku z czym zaczynamy szkicować nasz wykres od prawej strony, od góry. Wszystkie pierwiastki były pierwiastkami jednokrotnymi. Dlatego, że w tym nawiasie był x potędze pierwszej, czyli dochodząc do dwójeczki, na pewno był to pierwiastek jednokrotny. Tutaj też mamy x potędze pierwszej, więc minus 1/5 również jest pierwiastkiem jednokrotnym. W tym nawiasie mieliśmy funkcję kwadratową, czyli ona maksymalnie mogła mieć dwa pierwiastki i rzeczywiście dwa były, więc każdy z nich również jest pierwiastkiem jednokrotnym. Ponieważ wszystkie pierwiastki są nieparzystokrotne, będziemy za każdym razem przechodzić na drugą stronę. Czyli dochodząc do x2 przechodzimy na drugą stronę, tu również na drugą stronę, tu również i tu również. Szukamy takich x-ów, dla których wartości naszej funkcji będą mniejsze lub równe 0. Ale musimy uwzględnić nasze założenia, czyli x nie mógł być dwójką, więc w dwójeczce robimy kółeczko otwarte, i x nie mógł być minus 1/5, czyli również tu mamy kółko otwarte. Ponieważ szukamy wartości mniejszych lub równych 0, więc równe 0 może być x2 i x1 i mogą być też wartości mniejsze, czyli mamy ten fragment wykresu i ten fragment wykresu. Więc nasze całkowite rozwiązanie to są x należące do przedziału od x1, czyli u nas od liczby minus 5 minus pierwiastek ze 103 przez 13 i w x1 był przedział domknięty, bo kółeczko było zamalowane, do minus 1/5. O, przepraszam, tutaj przedział otwarty, bo w minus 1/5 było kółko otwarte. I teraz mamy sumę od x2, czyli w naszym wypadku od minus 5 plus pierwiastek ze 103 do przez 13 i tu w x2 był przedział domknięty, do dwójki i w dwójce przedział otwarty.